Dzień dobry, z tej strony Marcin Czapliński. Witam Was na kanale Chapel Fishing. Przepraszam za mój głos, ale dopadła mnie alergia. Mam katar i w ogóle. Dlatego w tym filmie będę mniej mówił, ale postaram się coś złowić. Zapraszam na film z okoniówką w maju. Czyli początek maja, mamy słoneczną pogodę. Spróbować przechytrzyć jakieś drapieżniki. Oczywiście okonie, ale jak to bywa z okoniówką, są przyłowy w postaci szczupaków. Ja biorę się do roboty, a Was zapraszam na film. Łyk kawy i zaczynamy. Przerzut. Koń. A nie, mały szczupak. Się wypił. Rzucamy dalej. Delikatne branie. Jakaś ryba. Czyżby to okoń? Tak, ładny okoń. O. Śliczny okoń. No. Oddasz przynętę? Zostaw ją. Dawaj. O. Super okonek.
wraca do wody. Jest kolejny okoń. To fajne. A nie, to szczupak. Ajajaj. Mamy szczupłego. Taki obślizgun. Do widzenia. Jest okoń. O, i puścił. Spadł, trochę za szybko holowałem. No niestety, niestety. Próbujemy jeszcze raz. Okoń. Chudziutki potarle. O, 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 o. Nie chcesz oddać haka? O.
Czyżby to koń? Tak, piękny. Namierzenie ryb w taką pogodę słoneczną jest naprawdę ciężkie. Ryby nie chcą współpracować. Większość drapieżników chroni się od słońca. Chociaż jakby była jakaś falka, wiatr, to może by ta aktywność by była dużo większa. Na tą chwilę jakieś tam pojedyncze ryby mam. Cały czas trzeba dłubać i szukać. Pojedyncze brania, ryby spadają często, chwytają tylko za końcówkę przynęty. Nie jest to taka prawdziwa aktywność, jaka powinna być jeszcze. Ale walczymy, próbujemy złowić coś naprawdę ciekawego. Jest jakiś okonek. Cała przynęta połknięta. I łowimy dalej. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem 3 wędki, 3 okoniówki. Najlżejszą do 5 gram. Bluebeard. Kolejna wędka jest do 7 gram. Trzecia wędka jest do 10 gram. Pod większe przynęty, pod raczki. I z tymi okoniówkami będę szukał na pobliskiej swojej żwirowni okoni, jak również innych drapieżników. Jeśli chodzi o przynęty, to przewaga to jest oczywiście tanty, jakieś robactwo, ciut większe, takie 6 cm przynęty, no to też taka tanta, tylko z ogonkiem, dłuższe przynęty, czyli robale, też będziemy stosować, też będziemy próbować, jak i również typowe mniejsze tanty, no chociaż nie widzę żerowania ryb. Możemy zastosować kajteszki. Również pod okonie stosuję wszelkiego rodzaju raczki, raczkopodobne przynęty. Tutaj akurat mamy Crazy Flapper 2,8 cala i Little Spider trójeczka, też od firmy Kajtech. Bardzo skuteczne przynęty. Możemy je zbroić na czeburaszce, możemy różnego typu główki użyć,
jak również na haku offsetowym. Jest, ale nieduży. I sobie uciekł. O, znowu małe okonki chwytają. Puka, puka, nie chce łyknąć. Takie. No, guma ściągnięta, a ryby nie ma. Dlaczego szykuję dwie wędki do łowienia? Jedną do 5 gram, drugą do 7, czyli lżejszą i cięższą. A dlatego, żeby sprawdzić, które przynęty bardziej będą skuteczne. Czy typowe mniejsze przynęty, takie do 4 cm, czy ciut większe, 6-6,5 cm do 7. I podczas łowienia widzimy, czy bardziej ryby szukają większych kąsków, żeby coś przegryźć, czy lubią sobie skubnąć małe przynęty. Pewnie szczupak, a może piękny okoń. Szczupak. Szczupaki lubią okoniówkę. Dobra, trochę przykręcimy. Niech idzie. No, na końcu fluokarbon. Żyłka z fluokarbonem, dosłownie. O, na takiej okoniówce to jest frajda, żeby poholować sobie. Kolejny szczupaczek do kompletu. Leciutko zahaczony. Taki szczurek na okoniówkę. Hop. Łowimy dalej. Okoniówka skuteczna, żeby fajnie spędzić majówkę i mieć kontakty z rybami. I o to chodzi. Kończę na dzisiaj. Upał naprawdę doskwiera. Coś tam się udało złowić. Jakieś okonie, jakieś szczupaki. Czyli maj to nie tylko ze sprzętem i wędziskiem typowo szczupakowym. Można ruszyć z okoniówką, z małymi przynętami w poszukiwaniu różnych drapieżników. Z Wami się żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnej relacji. Cześć. Majówka to nie tylko ryby. Majówka to również grill. My
grillujemy, a Antoś łowi okonie. Zobaczcie. Tried in the middle of the night screaming, oh my.